moi drodzy. Kolejny tydzień, ale jak to mówią, nieszczęścia lubią chodzić parami, no nie? Słuchajcie, w piątek, sami wiecie, że ja w piątki muszę kończyć wcześniej. I w niedzielę oczywiście też muszę kończyć wcześniej, jak zaczynamy nocki. I oczywiście na piątek dysponent dzwoni do mnie. No Adrian, a to wiesz, to zacznij sobie wcześniej. Ranki miałem. Zacznij sobie wcześniej, wiesz. Na przykład o pierwszej w nocy. Dzisiaj wcześniej skończysz, nie? No kurwa, o pierwszej w nocy, no. Moja to już nie wiedziała, czy ja nocki pracuję, czy dniówki. No bo tak generalnie było po pierwsze, nie? No i ten, w sumie sam nie wiedziałem, co ja pracuję. I słuchajcie. No i taki wkurwiony, mówię, no człowieku, no gdzie ja ci pojadę Hamburg, no bo to wiadomo, jak dysponenci liczą, tak? Zero oczekiwania na stacji, zero korków, kurwa i tak dalej. No i miałem do wyboru, albo Hamburg, albo tutaj w moich okolicach, bo ja na 12 muszę być w chacie, mam bardzo ważne sprawy w te dni. A na przykład w poniedziałek o 8 muszę być też, o 7 maksymalnie. I oni to wiedzą, bo tak byłem dogadany, że jak nie od pewnego czasu, no to po prostu szukam innej roboty, no bo ja muszę. To jest dla mnie ważniejsze niż praca. No i wcześniej było fajnie. Jedna stacja, 4 godzinki, nawet gdyby miałem ten zapas, jakiś korek, jakieś coś, odjebałoby się, zawsze był zapas. No to tu Hamburg i Northeim, no to ja mam wyżyłowany czas do końca, zero jakiejkolwiek tolerancji. No to wybrałem w każdym razie tutaj w okolicy, mówię. W razie W, jakbym się nie wyrobił między jedną a drugą stacją, bo miałem 3 stacje, to po prostu zostawię ciężarówkę, załatwię co mam załatwić i później to zrobię na wieczór, także nie, już tak kiedyś zrobiłem. No i słuchajcie, zapierdalam jak ten pojeb, o tej pierwszej zacząłem. 2 godziny kurwa czekanie na magazynie, później korek, burza i w burzy mi się spierdoliły wycieraczki. Normalnie kurwa nic nie widziałem. Sorki. No i tak jak widzieliście, taka sytuacja. I wpierdoliłem się w korek, jeden 40 minut, drugi 25 minut i trzeci chyba 30 coś. Słuchajcie, miało być, to takie, Adrian, co tam masz tu, dwa tankowania? Dwa tankowania, zrzutka i ten. Zrzutka i no. I w każdym razie dasz radę. Ja mówię, chłopie, a jak mi coś nie wejdzie na stację, albo to, albo tamto, to przy piątku często jest, to sami wiecie, kurwa, tak? No. Dobra, jedzie. No. Słuchajcie, byłem taki wkurwiony, takim, kurwa, tam na ten notruf na numer awaryjny wypisałem, dzwoniłem, myślałem, że mnie rozjebie. Już byłem wkurwiony, a później mi się jeszcze te wycieraczki zjebały, nie? Coś tam jeszcze nie pamiętam, coś tam się z tyłu z Ośką zaczęło dziać. A! Zaczął mi kurwa na biegach przerywać, szarpać jakieś chuj wie co. No masakra, gdybym miał czas, to bym wiedział. No i rzutem na taśmę spóźniłem się 20 minut. A dokładnie oni wiedzą w firmie, że jak ja to spierdolę i się spóźnię, to mam przejebane. No. Tak tam jechałem z mięsem, że chuj. Do dzisiaj mi nikt kurwa nie odpisał, mamy niedzielę, no w sumie poniedziałek. Dzwoniłem do szefa, powiedziałem, że jakie mam kurwa dzisiaj jechać, słuchajcie, no i wracałem. Mamy niedzielę, dzisiaj zaczynam. Trasę dostałem fakt krótką. Mogę taką dostać kurwa w piątek, tak? I ten. No i dostałem załadunek tu od nas Salzgitter. Na jakieś tam wiochy 130 km. Później tam 40 km, no 200 km, no i teraz 130 km na chatę powrót. No i słuchajcie, była burza, jadę tym kurwa autem, wali mi tu nawalone było i tak dalej. A w ogóle tutaj w stawce mieliście, mieliście, że wycieraczki tak stały. Później one mi tu w poprzek stanęły. Może mi się uda tam rzucić w międzyczasie gdzieś. Także mi wkurwiało centralnie tutaj na wzroku. No i leje ten deszcz, wiecie, na dniówce to jeszcze na dniówce. W ogóle zauważyłem, jak ja jechałem wtedy za dniówkę, że sobie telefon włączyłem, tak jak teraz, i patrzyłem w telefon. W ogóle zauważyłem, że ten telefon bardzo rozjaśnia w nocy. Kiedyś chciałem pokazać komuś tam
w nocy, że idę po jakiejś tam ciemnej ulicy między działkami, a on mi kurwa zdjęcie zrobił, jakby dzień był, nie? Bez tego, bez jakiejś tam lampy czy czegoś, trybu nocnego. No. Także lepiej było, nie było tych, nawet na filmie widać, że to, widać jakby tam nic nie było, ale naprawdę było chujowo. No. No to słuchajcie, w dzień to jeszcze w dzień, a teraz jak taka droga, kurwa, pusto w dupie, pasów nie ma, no tutaj akurat są. W ogóle bardzo widne pokazuje na telefonie, zauważyłem. A tamtym chyba tak nie pokazywało. Przepraszam, na kamerze. No i wracając już. No i słuchajcie, z Powerbank, no to Powerbank, tak? E5 albo diesel tam idzie. No czasami od boleści E10, tak? No. I ten. No i słuchajcie, no i tam jest tak, że tam się ładuje na... Nie wpisuje się po kolei numerów, że E5, E10 i diesel. Bo tak to bym się jornął. Szczaił znaczy się. Tylko wpisuje się tak zwany Tankwagen 1871 i ci wyskakuje cała lista wszystkich produktów. Już nie trzeba tych specjalnych numerów, numerów zamówienia i tak dalej, no nie? Tylko pozycja się wpisuje. No to ja z pamięci lecę. Jedynka, dwójka. Ale ładny widok Göttingen. Jedynka, dwójka. Diesel. Czwórka E10. Znaczy trójka E10, bo ma 4000, tak? No i ten. I ostatnia E5. Zajeżdżam na stację, patrzę co tam, że tam było podzielić. Jakieś tam w 15 tyle diesla, coś tego. Tak patrzę, kurwa, w ten szacht. Tam, gdzie są te wlewy. Gdzie tu jest, kurwa, E10? Idę do tego telefonu, patrzę te dokumenty. A ja patrzę, miałem Super Plusa zatankować. Kurwa, Super Plusa. Z rok czasu albo i lepiej nie woziłem Super Plusa. No wiecie, rutyna. No, poleciałem, że tak powiem, z palca po komputerze i już. No, i ten... Nie, mówię, ja pierdolę. Mówię, dobra, to na drugim zrzucę ten typ. A, i na tej stacji już kiedyś nie mogłem absolutnie w ogóle zrzucić E5. A tutaj miałem 11 tysięcy do zrzucenia, a tam zbiornik chyba był 15, czyli podejrzewam, że będzie pusty do jutra. No, mam to w dupie generalnie, bo jestem tak wkurwiony na tą sytuację z piątku, że chuj. Tym bardziej, że 2 tygodnie wcześniej też się kłóciłem, ale zaraz powiem, o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że starzy dysponenci, którzy mnie znają, oni wiedzą, jaka sytuacja. A barany te nowe, oni kurwa nie wiedzą, nie wiem, czy im powiedzieli, że robota musi być zrobiona, że jak ty tak możesz odmawiać pracy, kurwa, i tak dalej. Jak chuj mnie to obchodzi, mówię, kurwa, co ty, kurwa, jesteś, że będziesz mnie uczył, nie? No tam się pożarłem się naprawdę, wiecie, nie, bo ja mówię dobre rzeczy na swoją firmę i nadal będę mówił, ale po prostu 2 nowych takich baranów przyszło, jeszcze tak się, kurwa, srają, że mówię, daj mi Andrzeja do telefonu. Ze mną załatwię i w ogóle z kim gadam, mają numery pozapisywane, no taki kurwa złośliwy. A w ogóle Rumek, który pracował ze mną, to w tamtej starej firmie wyjebali tego dysponenta, a ten się sam zwolnił, no i przyszedł do pracy tutaj do nas, no nie? A ten dysponent zanim tu przyszedł, to mi trochę poopowiadał, kurwa, jaki to debil jest. Zresztą od razu tam teraz mieliśmy tą imprezę, to ten... do imprezy Lila, no, to tam kurwa właśnie gadaliśmy od nich, że tam dysponenci też się z nim nie mogą dogadać. No ja na nim chuje wieszam jak chuj, zjebałem go na drobne. W każdym bądź razie on powiedział, że już się mną nie będzie zajmował, to ten drugi nowy, kurwa, znowu mi odpierdala. No i ten. Wracając teraz do tematu, już się chyba przyzwyczailiście, że ja tak odbiegam na 10 wątków, nie? No. Ale subskrypcje nakurwiają, także chyba wszyscy mnie rozumieją. No. I ten. No i słuchajcie, nie zrzuciłem tej E5. Zrzuciłem tam tylko diesla 8000. Zajeżdżam na tą drugą stację. Bo ja nie pamiętam, bo tych powerów to jest tam chyba ze 40 mam. No. Patrzę, tu też nie ma E10. Ja mówię, ja pierdolę, nie? No i słuchajcie, tak. Zrzuciłem tą całą E5, jaką miałem. Zmieściła mi się na szczęście. Zbliżamy się do skrzyżowania, na którym pierwszy raz mi właśnie zabrali ten, jak to się mówi, prawko, dokładnie na tym skrzyżowaniu, tutaj ten fotoradar jest, pierdolło mi zdjęcie, nie? Zresztą słyszycie, jak dzwoni. I ja się pojebałem i tam widzicie zielone w oddali, na tamto się patrzyłem, zresztą nie wiem, ta sytuacja została, chuj po ptokach. No. I o czym to ja mówię? A, no. I nie ma. I słuchajcie, ja już nie będę dzwonił, bo naprawdę nie mam ochoty, kurwa, gadać. Nie wiem, kto jest, bo my nie wiemy, kto jest na tym numerze alarmowym. Oni się tam zmieniają. Nie mam ochoty po prostu rozmawiać z nikim. Decyzję podjąłem samemu. Mogę.
ale powinienem jechać trochę dalej, bo jadę na stację, o której też kiedyś wam mówiłem, że Adrian, zapierdalaj szybko, bo ona jest tylko do 18. Ją można robić tylko od 6 do 18, nie? Ja tam już znam tych ludzi, oni gówno wiedzą w tym dispo, kurwa. I po prostu mam w dupie, tak mam po drodze do chaty, ja muszę być na 8, jest godzina 5, na 7. I jadę z tą E10 tam, bo też nie na każdym fałerze jest E10, to jest też ten problem, no nie? No i ten... I mam to w dupie, kurwa, nie? Napiszę im, nawet nie będę dzwonił, tylko że... Nie zrzuciłem, bo miałem problem. Nie wiem, tam ani na ślepym kablu nie mogę tej piątki zrzucić, ani nic, kompletnie, nie? Nie wiem, o co tam chodzi. I jadę na ten właśnie Duderstadt. Tu mam akurat po drodze trochę z autostrady. Wyjadę i będzie git, nie? Coś widzę, że mam strasznie szybkę zawaloną. Dziecko mi się telefonem dzisiaj bawiło, zdjęcia mi robiło. No i ten. I jadę tam rzucić, także widzicie. W tamtym tygodniu wpada z tamtym gównem, teraz to. Ale to wszystko jest, kurwa, właśnie przez stres, tak? Przez takie, no wiadomo, rutyna też powinienem bardziej uważać. Ale naprawdę, ja jestem człowiekiem, który się nie denerwuje raczej. Kurwami, chujami rzucam, ale no tak po prostu lubię, mam i nie panuję nawet nad tym. Ale... Pamiętam, jak kiedyś byłem rekruterem w Polsce, w takiej firmie. Kurwa też, ale to nieważne. No i jadę, zrzucę to, albo nawet, kurwa, nic im nie napiszę, mam to w dupie. Jak oni tak ze mną, tak ja z nimi. Tam nie można też właśnie obwiniać tych moich starych dysponentów, bo oni wiedzą. To jest tak jak z wolnym, tak? Dzwonię, słuchaj, potrzebuję wolnego na jutro. Nie, kurwa, już tury są wysłane, musisz to zrobić. Ja mówię, dobra, daj mi Andrzeja, nie? No Andrzej nie może teraz, to niech oddzwoni do mnie. Dobra, dzwonię za pół godziny. Dlaczego Andrzej tutaj, nie? Ja mówię, czemu do mnie nie oddzwoniłeś? A ja nic nie wiem. Tak samo ten gość, kurwa, też mi miał paczkę wysłać, nie? Bo nie miałem papieru do tachografu. Też miał zjebę za mnie, kurwa. No. I te... A, chuj, 9 dychce trzeba zapiąć. A, jak ja to zjeżdżam. I tak samo, a nic mi nie powiedział. Mówię, Andrzej, słuchaj, potrzebuję, kurwa, wolnego, nie? A co, familia? Ja mówię, no familia, nie? No. A dobra, ale skla, nie? No. I nie ma problemu, kurwa, jak jest z nimi, tak oni ze mną. Czy jak oni do mnie, tak ja z nimi, tak? A wiedzą, że jestem, kurwa, do zadań specjalnych. No. I ten, zresztą czego przykładem jest, kto mnie dłużej śledzi, to wie, jakie ja tutaj cyrki odpieprzałem w tej firmie. No, i mnie nie zwolnili, a zresztą świadom jestem swojej pozycji. Akurat na moim terenie, tak? Bo tam na przykład Dortmund, Einbeck, to tam jest ich tam po 5 samochodów, to a tutaj jest, a tutaj Salzgitter, tutaj moje tereny, to jest perełka mieć tutaj samochody, bo tu jest od cholery roboty, a nie ma komu tu robić, bo u mnie jest, no naprawdę jest od chuja roboty na ciężarówki, tak? Ble, widzicie, jaką mam koszulkę? DAF! Kurwa, znalazłem ją niedawno. Jak jeszcze ważyłem 120 kg. No, a przede wszystkim też jestem na redukcji, kurwa, i się wkurwię. Znaczy nie, no, okej. No, ja tam lubię takie rzeczy. Bo żebym się zapuścił przez te browary, jak... Strasznie. Ale redu wiedzie, będzie okej. No, także widzicie, jadę na ten Duderstadt, rzucę to. Jakie będzie ich zaskok, że jakim cudem Adrian o 5 rano, kurwa, czy tam zaraz będę, w pół do 5 rzuciłeś tam ten, jak to tam otworzyć, kurwa, a ja jestem znowu dogadany z tamtymi chłopakami, dali mi tutaj on kluczyki od tego, kluczyki od bramy, nikt o tym nie wie, ja jestem z nimi dogadany, zawsze tam nam wrzuć do skrzynki czy coś i będzie git, nie? Także słuchajcie, mówię, no w kurwę mam straszną, nie? Nawet w sumie się nie przejmuję tym, że tak odjebałem, bo tam na tamtej stacji na pewno braknie, no bo tury na rano też już są na ranną zmianę rozesłane, tak? Od wczoraj od 17, czyli już nikomu nic tam nie pozmieniają, tak? Bo chłopaki już dawno wyruszyli. Podejrzewam. No ale oczywiście powiem, że kurwa, wkurwiony byłem na te wycieraczki już, no bo w sumie też to taka prawda. Nieważne, za 2 tygodnie Tomorrowland, kurwa. Ale będzie rzeźnia, chyba, kurwa, przez 2 tygodnie stamtąd nie wrócę. Zajebiście, bardzo ciężko. 3 lata próbowałem bilet kupić. Kupiłem 1,5 roku temu bilet, no to w tamtym roku przez Srowida się nie odbyło.
to przełożyli bilety. Trochę jestem zły, bo ja płaciłem 1700 funtów za bilety na dwie osoby, a w tym roku widzę są tańsze. Tańsze są, no ale cóż, trudno. A plus przewalutowanie, tam 1800 coś wiesz. No ty, wężej się tu nie dało. Także co? Tak to wygląda. Coś się chyba kurwa chorobowe zbiera. No. Także tak to wygląda. Jezu! Wiecie co, nie chce mi się powtarzać. Nagadałem się chyba 10 minut do tego telefonu, a ten. Ja patrzę. Wygasza mi się, mówię. Co jest kurwa? No. A ja nie włączyłem. Recording. No, także no muszę to powtórzyć, no ale no co, no już emocje nie te same, już mi opadło i... Znaczy, opadły mi emocje. Jadymy do serwisu. Jadymy dur do serwisu. Nieszczęsne wycieraczki naprawiać. No te LEDy z przodu. Tu mam coś, mi się... No, tu już nawet wam nie będę pokazywał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć komunikatów. A cztery się tylko mieszczą, ale wiem, że ma jest jeszcze piąty. A nie chce mi się tego najciężej. Jak ja tego, kurwa, Hanoweru nie lubię... Znaczy ogólnie miasto to lubię, nie? Ale ten, ale... Ale po prostu się tu poruszać po tych drogach, to jest, kurwa... No wiecie, jak jest w dużych miastach, nie? Barany stają tak, że kurwa obrysówkami się jeździ po lusterkach. No, tak jak tu. No tak, no Niemcy fakt, też są stare. Kiedyś były auta innej szerokości, tak samo na tych parkingach podziemnych. Czy tam tych na dachach. Auta rosną. Tak człowiek przepychał. Właściwie ten... Kurwa, myślałem, że znowu nie wcisnę. Właściwie to powiem wam szczerze, że wszystkie kolizje, jakie miałem, a miałem chyba dwie, to były w Hanowerze. No tak. Gdzieś taki zawsze... Nie to, że niepokój, ale... No taki kurwa... Nie wiem. Gdzieś ten Hanower to taki. Miasto fajne. Tak nawet myślałem ostatnio, żeby się tu przeprowadzić. Ale od kiedy mieszkam w tym domku, na tej spokojnej, takiej, naprawdę ja mieszkam na takiej dzielnicy, gdzie... Mieszkam na takiej dzielnicy, że tam Polaka nie spotkasz, no nie? Naprawdę. No, spaceruję, chodzę, znam tamten, no sami Niemcy, nie? Typowo stare, takie niemieckie osiedle. Zresztą ja się wyprowadziłem, no można powiedzieć, pod góry, tak? Z okna widzę już tam góry, powiedzmy, małe początki, ale... No fajnie, cisza, spokój, kurwa, już chyba ten wiek, nie? Zresztą ja to jestem białkowiec, kamperowiec. Mi tam pasują takie klimaty. Zaplanowali mnie, słuchajcie, no skończyłem 6.30, tam na tych stacjach poodpierdalałem. Oni tam ładu składu nie mogą dojść. O co chodzi? Z tym nowym dysponentem, z tym zjebem, co mówiłem, się połączyłem. Mówię mu, tłumaczę, aż sobie, słuchajcie, na kartce wypisałem po kolei, nie? Bo tak po prostu popierdoliłem, tak namieszałem. Ja przemyślałem sobie to, że to w ogóle nie ten autrak jest, nie? Tak pomieszałem to wszystko, że oni nie doszli, nie wiedzą, o co nam chodzi. Dobra, połączycie z Andrejem. Ja mówię, to mnie, kurwa, od razu trzeba było połączyć, a nie wysłuchać, kurwa. Numery mają pozapisywane, ale kto tam na przy telefonie? Gówno cię to, kurwa, obchodzi, debil. No. Przyjadę na bazę, to wysprzęgle mu łeb. Taka piosenka była kiedyś. No. I te. I o której, Adrian, możesz ruszyć, nie? Ja mówię, no zrobię dziewiątkę. Mogę jechać, nie? Dobra, to o 15. Ja mówię, jak kurwa o 15? Mówię, umiesz liczyć? No dobra, to o 16.
dobra, a ten, a jak, do, gdzie chcesz jechać do serwisu, nie? Gdzie ci tam pasuje? Mówię, no do Hildesheimu mam najbliżej, nie? Czy tam Salzgitter bym się ładował, czy Hanover, no to akurat pojadę Lim, no do Salzgitter by było dalej. No to, ole, łapa rośnie, kurwa. No i ten, ja mam nerwicę natręt, muszę się w drugą dostać. I dobra, dobra, to spoko, nie ma problemu, to ci robię termin na 16, nie? Ja mówię, no dobra, to 30 minut dojadę w ten. No i słuchajcie, dostałem kurwaturę, znaczy nie, zdjęcie na tym, na WhatsAppa. Jedź do Hanoweru. Na 16 masz termin. 16, 16.30. Słuchajcie, kto kurwa w takiej metropolii... Ja tu mam kosz, nie? Ja nie wyrzucam przez okno. Kto w takiej metropolii planuje kurwa termin komuś na 16 jeszcze praktycznie przez centrum się przepierdalam, tak? Bo teraz jest mese. Mese to takie targi. Tam nie wiem, teraz jest, są chyba targi. A coś z maszynami, z robotyką nawet chciałem jechać, ale kurwa nie ma kiedy, no. I ten. I. No i tam wszystko poształowane. No i. Ale jestem niewyspany. Ej, 3,5 godziny spałem. No i ten Hanower. No to kto planuje, jak ja kurwa przyjechałem tyle, o ile co tu przyjechałem w 45 minut, to już jadę drugie 40, kurwa, 5 kilometrów, no. Także te. No ale zmienili mi na 17, ale i tak już jest 17, także... A serwis jest do 19. Oni mają mi niby te wycieraczki zrobić, chuj, tam silniki pewno powymieniają. Bo wiecie, bo jak one mi się spieprzyły, no to stary patent, nie? Mówię, założyłem selinkę, no i chciałem ciągnąć, no ale takie rzeczy się robi, jak wycieraczki nie idą do góry, a dociągają do dołu. Tym bardziej DAF ma 3, także no naprawdę musiałem sporo użyć siły, żeby je położyć. Pewno coś tam poupierdalałem, wyjebano to. Tak jak wiecie, od kiedy tych dwóch kierowców było, poniszczyli mi samochód, kurwa, i wcześniej był taki ładny, świecący, felgi się świeciły, to kurwa, nic nie myli, a nic, no ale mniejsza o to. No, ten LED mi z przodu nie działa, przecież to nie może być tak na ciężarówkach, kurwa, na cysternach, to musi być wszystko picobello, kurwa, no. I ten, zaraz im to powymyślam, to ja nie wiem, czy oni się do 19 wyrobią, bo tyle, co mi powiedział szefo ostatnio, że tam masz nie słuchać dysponentów, że ci mówi, że czy drogo, czy tanio, tylko no, tylko powiedz w serwisie, co potrzebujesz mieć zrobione i ten, co potrzebujesz mieć zrobione i rób, tak? No, także tu te LEDy, tu mam nawalone tych błędów. Słuchajcie, w DAF-ie, jak w DAF-ie, świeci się zawsze coś, dydydyn, dydydyn. Ale z reguły się świeci tak do tygodnia max, a nie już dwa miesiące i ja odczuwam, bo ten samochód tak mi zaczął szarpać, taką jeb, kurwa, na jedynce, jak wsteczny wrzucam, to jakby się most łamał, nie? No i zauważyłem, że strasznie zaczął kopcić, a ja mam przejechane raptem 370 tysięcy mi za 4 km jedzie. No, także coś się tam musi dziać, zresztą czuję po samochodzie, że coś mu tam jest, nie? I miało być to niby zrobione teraz. Wszystko było powypisywane na grillu. Tak, będzie zrobione. I ten. I kurwa, zrobili mi ten schowek. Jeszcze uszczelek nie pozakładali niczego w pizdu. Taka robota. Może ktoś zapytać, dlaczego jadę środkowym pasem? Dlatego jadę środkowym pasem, bo tak jak już powiedziałem, to większość sztuczek miałem, czyli dwie, na jeden taką poważniejszą. I po prostu znam tą drogę i wiem, jak później się z prawego pasa wbić na ten lewy, który później potrzebuję. Także taka to sytuacja. I też wiem, że jak się jedzie po środku, to jednak oni mogą trochę bliżej tej prawej jechać, prawda? No tu akurat auta nie stoją, ale no. O Jezu, jak to się mówi? Doświadczenie przebytych kilometrów. Jeszcze 4 km, kurwa. Ciekaw jestem, powiem wam szczerze, odnośnie wypłaty. Tak jeszcze tylko mówiąc, chyba dzisiaj nawet powinna być, bo pierwsza już była, to dzisiaj druga powinna być, albo jutro, nie wiem. Że ja pobiłem rekord godzinowy w tym miesiącu. Ja tak z reguły pracowałem 220-230 godzin, nie? No, a w tym miesiącu wyjebałem 270 godzin, znaczy się w tamtym. No i nagle już jakieś pytania szefa. A
dlaczego 7 razy się zatrzymujesz, jak tam jechałem na ten nowy magazyn, dlatego to, wiesz, Adrian, nie to, że o coś chodzi, no ale wiesz, żeby ci czasu nie brakło pracy. Kurwa, czasu pracy. Jak od chuja było roboty, kurwa, mówię, że nie ma pracy. Dobra, to podjedź, a później ausdrucken, kurwa, no, że z tachografu wydrukujesz, że korek czy coś, no. To wtedy tak. No i ten. I taka sytuacja, no nie? I coś mi się wydaje, że tam czegoś, kurwa, będą na mnie szukać, że to, że tamto. No fakt, ja wiecie o tym, że dokładnie, że ja śpię, tak? Na ten... Na parkingach się nie pierdolę z tym. Ale powiem wam szczerze, że jak mi upierdolą, tam zawsze te 2-3 godziny ujebią, nie? No ale to jakby... No to też wynika z jakichś tam błędów statystycznych. Że tak powiem, ja mam na przykład 17.01 tutaj na displeju, a na tachografie mam 17.15, tak? No to 15 minut. A wiecie, ja robiłem na przykład tak naiwnie, że jak zaczynałem robotę, to spisywałem z tego, a jak kończyłem, to spisywałem też z tego, nie? Czyli 15 minut miałem każdego dnia do przodu. No ale jakby to tam wyjaśniliśmy, ja mówię, dobra, to będę tylko pisał z tego, z ciężarówki, nie? No i ten... I słuchajcie, i jeb, kurwa, sygnalizator ściągnąłem. No i w tym miesiącu specjalnie sobie co tu? Nie, no gdzie, kurwa? I specjalnie sobie ukrócałem, nie? Tam 5, 4, 3 minuty, nie? Zobaczymy. Chcesz, kurwa, po nóżkach? I ciekaw jestem, bo wiecie, no bo jak ktoś pracuje 3-3,5 roku, czy tam nie wiem, czy już 4 będą, nie wiem. I nigdy w życiu ja tyle godzin nie wypracowałem, no to na pewno tam, wiecie, to jest jednak ogromna różnica, no nie? To jest 50 godzin różnicy, no, także... Sam jestem ciekaw. A powiem wam szczerze też... Powiem wam szczerze też, że no, że... Jakaś turecka dzielnica chyba. Że kurwa czuć jednak, wam powiem, niektóre rzeczy. Tutaj na świecie, co się dzieje. Ale to już mniejsza o to. Chuja, no, na wpół do podjadę. A nie, zobaczymy, co będzie. Wyjebane mam. No dla tych, co Volvo i Scania. O, jakie boomery stoją. O, ja, o kurwa, blet, kurwa. Jadę dzisiaj. No, tak. Suka, blet! No i ten. Tak to widzicie. Smaży ładnie, dzisiaj się ochłodziło 25%, miałem powiedzieć, kurwa. No. No i co? Chciałem się zameldować. Jest godzina 17.34, a ci powiedzieli, że ten, że do 17.30, do... Dobrze, powiedział Halbzex, no to ten, no to do 17.30, że pracują. No i ten, no pomyślisz? Co za idiota. No i co teraz? No i co, kurwa? Jaki osioł. Że coś tam będą myśleć w temacie. Maszoński. O, kurwa. Także, kurwa, macie. Taki, kurwa, hajs zbierają, a ten 90% polskich, kurwa, rejestracji stoi. No słuchajcie, przyszedł mi ten
pasek z wypłaty. Nie wiem, czy go otwierać, czy się wkurwiać, czy nie. No. Tymczasem wypełnię sobie dokumenty. Bo oczywiście nie wypełniłem, bo się spieszyło. Powiem wam szczerze, że na początku zwracam się tutaj do ludzi, którzy mnie oglądają dość długo, a jest takich parę. To wiecie, tutaj te karteczki miałem do wypełniania, takie tutaj te, a tu, no te właśnie ten, no czy tam z autem wszystko ok, no nie, jedni to wypełniają, drudzy nie, tutaj następne dla BAG, no nie, to nie, to nie, to nawet kurwa nie wiem, gdzie to mam, o takie tutaj ten tonaż, no nie, co się wypisuje do kontroli ewentualnie, już tego kurwa z rok nie wypełniał, panie. Od kiedy właśnie ten, wiecie, za GPS-a nas zaczęli rozliczać, nie? Znaczy wiecie, to też, to nie jest tak, że tam co do minuty, nie? Bo na przykład wczoraj miałem, bo teraz nie płacą nam już po 6 godzinach diet, tylko po, od 8, tak? I mi tam wyszło 7,59, no. No to oni tam już dodadzą tą minutę, czy 3. W tamtym miesiącu też mówiłem przed chwilą, że mnie upierdolili, a jak tak na dobrą sprawę później policzyłem, to wyszło na to, że mi 2 godziny dodali, nie wiem za co, nie? 04.07.22. Powiem wam szczerze, że specjalnie zmieniłem telefon na 8K, żeby mi nagrywał wszystko i tak dalej, a mnie tak wkurwia ten telefon po prostu, że to się w głowie nie mieści. No co za kapucynowy telefon. Tam co się wcześniej przed chwilą nagrywałem, no to pognieciony umysłowo jestem, no coś mi tam wyskoczyło, że przegrzał się kurwa. Oj, tamte czasy już nie... Co mu tu osa lata? Na zewnątrz. Jak nigdy w ogóle przez tyle lat, słuchajcie, nie miałem kleszcza. Ja nigdy w życiu nie miałem kleszcza. W tym roku byłem u znajomego, kurwa, kleszcza dostałem. Obok mnie. Na działce. Temu załatwiłem działkę. No, i ten. I kurwa miałem kleszcza, nie? Tutaj pod pachwiną. Ja go upierdoliłem, no bo wiadomo, grill zakrapiany, urwałem go, nie wiem czy do końca. I jak mi się to kurwa maśliło wszystko, ale chuj tam, chyba się zarósł tam w środku. No, w ogóle mam straszne uczulenie na pająki, słuchajcie, może ktoś siedzieć cały dzień kurwa w pająka, go nie ugryzie. Ja przejdę 100 metrów od pająka, kurwa, ja mam ten, takie kurwa siniaki, nie? Jakby mnie ktoś skopał normalnie, skopał, baseballem dopierdolił jeszcze do co, do tego znaczy się. No, także masakra. No i słuchajcie, i tak samo jak osy mnie nigdy nie gryzły ani nic, to w tym roku to po prostu rekordy padają, nie? Jak nie w stopę, to w głowę, to coś tego. Ostatnio nawet jechałem w nocy, przepraszam, w tamtym roku to było. Przez takie tam wiochy pola, obydwie szyby otwarte, słuchajcie, tak sobie jadę, no nie? Tu na fajerze. I kurwa wleciała, no i normalnie ona, suka, już planowała to kurwa z 3 km wcześniej, nie? Po prostu wleciała i jeb, od razu kurwa w łapę, nie? Nocka kurwa, nic się nie dzieje, wiesz, cisza, bo tak fajnie. No, jak mnie ujebała, kurwa, suka, jebała. No, także zobaczymy. No, poprosiłem, żeby mi też te LEDy zrobili, to tamto, no, ale ja nie wiem, co tu z tego wyjdzie. No. Dobra, wypełniam dokumenty. Kurwa, wszędzie displeje. Ale miejsce jest od chuja. Bo o, gdzie? No jesteś iść wo. Ja da. Jechamy z tą kaputkę, ma klas polsy. Robotne, ile? Ja. Jusińscy, szukałem czegoś, jakichś dokumentów i zobaczcie, co znalazłem. 7.06.2019, 17.49, paragon fiskalny. Naklejkę za kiedyś kupiłem na tyrach, śmigam. Ale ja nie jestem zwolennikiem naklejania czegoś na samochodach. Ale sobie tu kurwa przyrysowałem ostatnio, także...
Zaraz coś zamaskujemy, jak kiedyś się te plamki takie robiło, nie? Pewnie to tylko na dzisiaj. Ale później to wypierdoło. Powiem wam szczerze, to nie jest takie proste, bo ona jest taka stara już. Znaczy proste to jest. I ten papier transportowy... Widzicie? Z tej strony ładnie poszło, ale normalnie zostawało ten. Ja kurwa pieprz. Powiem wam szczerze, że tam co jest to zagięcie takie przy tej klapie, to mogłem jednak, bo to jest jednak naczepa, trochę niżej to dać, bo wygląda kurwa jakby bezczelnie ktoś pomalował tak chujowo. Jak na przykład ja. Z odcięciem taśmy. Ale ogólnie kupię sobie jeszcze jakąś naklejkę. Taką właśnie czarną. Na przykład jebać Niemców. No. Taka, że ja wiem, że ona jest. Jest przekaz, ale ukryty przekaz. No. Dobra, może jeszcze zmontuję coś. I idę chyba spać. Chociaż nie chce mi się, ale za 5 godzin do roboty. Zapomniałem dodać hipokrytów jebanych Niemców. Dzień kolejny. Jedziemy, nagramy. Kurwa. Co my tu mamy? Jedziemy, nagramy. Hitsów pakiet. Żarcia też. Gdzie to moje jajka? Kurwa. Tu są. No, także trzeba notować i Maćka zbijać, kurwa.